Dzień dobry, witam, Jerzy Kosiba. Kolejna debata w Tarwizji. To już szósta debata z cyklu Tarno wskazuje strony. Dzisiaj też jesteśmy w gościnnych wnętrzach Cafe Galeria i rozpoczynamy nasz ostatni w tym roku program. Następnie będzie podsumowanie mijającego właśnie 2012 roku. Z pierwszych dniach nowego roku to zrobimy. Ale dzisiaj jeszcze o rzeczach, które miały miejsce bardzo niedawno, a mianowicie w ostatni czwartek, czyli sesja Rady Miejskiej. Chciałem zapytać, czy Pani Aniu, czy Pani się podoba układ mebli w sali lustrzanej obecnej? No powiem szczerze, że nie zachwycam się absolutnie układem, nie zmiana miejsca, ale w ogóle całe ułożenie niezbyt szczęśliwe. Ja na razie pytam tylko o same tak. Porządek. Nie podoba mi się układ. Dzieje. Jeśli chodzi o tak, to nie podoba mi się. Ja byłem trochę zaskoczony, bo to właśnie pierwszy raz od 20 lat jest takie ustawienie, ale specjalnie mi nie przeszkadza. Widzimy się wszyscy dobrze, słyszymy się dobrze. Były obawy tam, że to miało na celu ograniczyć ilość publiczności. Okazało się, że to zupełnie nieuzasadnione obawy, bo wszyscy, którzy chcieli, to się zmieścili, weszli. Parę osób tam mówiło, że to masz użyć właśnie temu, żeby nie można było kręcić, fotografować. Kręcili koledzy, fotografowali. Było dokładnie odwrotnie. Tak, nic się nie działo. Ja jestem w jakimś tam sensie autorem, chociaż nie jest to mój autorski pomysł, bo dziwi mnie zdziwienie, ponieważ o tym, że będzie zmiana, zostali poinformowani wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów. Także to nie jest. Ale teraz tylko czy się podoba? No właśnie. Do porządku. Za chwilę przejdziemy. No musi mi się podobać, bo jestem autorem tego programu. Jak pan poprzesuwa regały u siebie w domu, to też się panu podoba. Dopóki żona nie przyjdzie, nie zmieni. Przechodzimy do meritum. Czy doszło do zakazu wstępu mieszkańców na sesję? Takie pytanie pojawiło się w kilku mediach. No, co niektórzy, nawet choćby z wirtualnych aktywistów na Facebooku, ogłosili, że to dzięki ich akcji zakaz zniesiono, podczas gdy w ocenie mojej na przykład cała sprawa wynikała po prostu z niedoinformowania albo z braku umiejętności czytania ze zrozumieniem. No więc właśnie. Jaka jest Państwa ocena? Jeżeli mogę ja zacząć, bo... A ja bym właśnie proponował, że Pani Ania dzisiaj, ja? Bo Pan dobrze. Dobrze? Dobrze. Czyli pytanie ostatecznie brzmi, czy doszło do zakazu? Inna historia. Znaczy ja myślę, że tak, no, mogą tak rozumieć mieszkańcy, przynajmniej jakaś znaczna część, no, ponieważ przemeblowanie było po to, żeby ograniczyć dostęp, prawda? Ale po to było. Do prezydium chyba. No, prawda, no nie wiem, może do prezydium. Natomiast no, przecież mieszkańcy mogą wejść, tylko już nie do tej sali, tylko do sali obok. Byli na tej sali. Do tej obok. No byli zaproszeni goście. Nie. W tej do sali. Do tej sali? Przecież na tej sali. Nie, czekajcie, ja teraz mówię. Jakie miałam wrażenie, bo nawet pytałam, prawda? Zupełnie zmieniłam miejsce po raz pierwszy, po tej drugiej stronie siedzę. Za moim krzesłem były barierki, te wprawdzie takie elastyczne, ale były. Musieliśmy usunąć, bo się nie dało poruszyć, bo po prostu utrudniały. I obok nas siedzieli goście zaproszeni na sesję, czyli nie ci, no ja tak odczułam. Natomiast w tej sali kawiarnianej to była sala przeznaczona i dla prasy, i dla widowni, tak przynajmniej było na rysunku. Pani Aniu, ale czy doszło do uniemożliwienia mieszkańcom udziału w... Nie, no na pewno nie doszło. Nie doszło. Sprawy się w tym jak gdyby zawiera. Nie, to ja nie widzę, żeby... Nie doszło. W mojej ocenie nie doszło do uniemożliwienia. Najlepszy dowód, że osoba, która przynajmniej na Facebooku, ja to zauważyłem, jakby... ogłaszała, że taka sytuacja będzie miała miejsce, za panią, że będzie łamana konstytucja, tak? To osoba ta siedziała tu obok koleżanki Anny na sali, na której żeśmy obradowali. No to jaki to jest zakaz, to ja nie wiem, jeżeli ta osoba tam była. Dwóch obrońców konstytucji pojawiło się rano, przywitałem zresztą ich bardzo gorąco, byli zdumieni. Że nikt nie pałuje. Że nikt nie pałuje, chodził też jeden próbujący zaistnieć od 20 lat na tarnowskiej scenie politycznej osobnik, na szczęście z marnym skutkiem, i próbowali wywołać atmosferę sensacji. Był też jeden radny, który najpierw umówił się między innymi ze mną podczas oficjalnego spotkania, że zmieniamy układ, że próbujemy nie tyle ograniczyć dostęp, żeby było jasne, ludzi do sali, tylko poprawić jakość pracy, dać ludziom więcej możliwości uczestnictwa i w sali obok. I ten człowiek
umówił się najpierw na coś z nami, a później na Facebooku prowadził jakąś kampanię w zupełnie innym kierunku, co uważam jest niedopuszczalne i obrzydliwe i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Natomiast ludzie byli na sali, proszę Państwa. Jest więcej miejsc, zasada jest jedna i jest ilość miejsc. Jeżeli brakuje miejsc do siedzenia, to prosimy ludzi, którzy przychodzą na sesję, żeby sobie siedli obok. Ten układ amfiladowy powoduje, że ta sala obok, gdzie był bufet, ma świetny kontakt z tą salą obrad. No, to są bzdury. I pan redaktor ma świętą rację, mówiąc, że to wynika z tego, że ktoś przeczytał jakiś artykuł, czy właściwie tylko jego tytuł, czy lead, i potem na zasadzie głuchego telefonu poszła informacja, że tu się komuś ogranicza. Nie ogranicza się. Proszę Państwa, no, z przykrością muszę stwierdzić, że do mnie zadzwonił jeden czy dwóch dziennikarzy. No, nikt nie weryfikuje, nikt nie sprawdza, nikt nawet nie pokusił się, żeby przyjść i sprawdzić, czy to jest prawda. Czy to już koniec zmian? Bo ja pamiętam, od ponad 20 lat obserwuję obrady Rady Miejskiej i to nie pierwsza zmiana układu, bo pamiętam, że bodajże pierwszy samorząd po 90 roku, to był układ był taki, że był stolik układany jeden za drugim. Tak, tak. Były pretensje, że ktoś siedzi do kogoś tyłem, a zarząd był tu od strony. Później była zmiana dookoła. Przecież zawsze jeszcze można to przemyśleć, to był jakiś odruch przecież. Nie. Ja powiedziałem, że to ma charakter tymczasowy. Może wrócimy do tego układu pierwotnego, tylko wówczas, kiedy otrzymamy do pracy całość tego piętra. Bo od banku odzyskamy te pozostałe pomieszczenia dodatkowe. I wtedy będziemy mogli zrobić to już właśnie na stałe. Trzeba zrobić fajnie, jakoś, tak, żeby to zrobić, żeby było przede wszystkim, ja to nie chodzi o to, żeby była moja decyzja, jakaś autorytarna. No mam nadzieję, właśnie. Tylko właśnie dlatego Państwa wszystkich zaprosiłem wtedy do tej rozmowy, żebyśmy to zrobili wspólnie. A potem się okazało, że ludzie się wycofali, niektórzy. Znaczy ja myślę, że wspólnie to było od nas przedstawicielem klubu był Roman Korczak, tak, prawda, na tych uzgodnieniach. A wspólnie to jakieś uzgodnienia, nie zgłaszał żadnych uwag. Żeby, no tylko to nie było wtedy jeszcze przedstawionego konkretnego rozkładu, prawda? Znaczy ja w ogóle mam troszeczkę takie... Natomiast trzeba powiedzieć, że sala lustrzana nie jest zbyt duża i to jest małe pomieszczenie, jak na 20-osobową radę, plus obsługa, plus goście, służby prezydenckie, plus media, plus ludzie, którzy mogą przyjść. To nie jest tyle miejsca, żeby tam mogła przyjść nieograniczona liczba publiczności. Jestem bardzo zadowolony, bo mam przeciwko siebie panią Anię, panią Wolińską, panią Mękę. No ja też jestem zadowolony. Same dobre towarzystwo mam. Dobrze. Ale ja jestem mniej zadowolony. Zamykamy salę lustrzaną, a właściwie temat sali lustrzanej, bo sala ona będzie podobno otwarta dla mieszkańców, jak słyszymy tutaj zapewnienia, nigdy cały czas była. Nigdy nie była zamknięta i zawsze będzie otwarta. Oczywiście. Dziękuję za tę deklarację. Teraz przejdziemy do budżetu, aczkolwiek może nie od tej strony takiej bardzo statystycznej i matematycznej. Chciałem zapytać o taką rzecz. Prezydent stwierdził, że to budżet trudny, ale dobry, tak w skrócie powiem. Ja bym uznał, że to jest trochę taki budżet asekurancki wręcz. Ponieważ no, mam wrażenie, że chociażby w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie ograniczono znacznie w tym roku inwestycje, to jest kilkadziesiąt milionów różnicy, więc pamiętajmy o tym, że to jest sporo. Troszkę mi zabrakło pomysłu na to, żeby efekty tego kryzysu jednak w formie budżetu jakoś zamknąć i go dopiąć w sposób no, taki, żeby nie trzeba mówić, że ten budżet jest bardzo ciężki. A ja uważam, że jest minimalnie jednak, ale niedopracowany. Czy Państwo mają inną ocenę, czy zgodzą się z taką oceną? Ja się wydaje, że określenie trudne jest adekwatne. Dlaczego? Dlatego, że głównym problemem na przyszły rok budżetu państwa również, co się przenosi na nasze budżety, bo mamy udział w podatkach, prawda? I z tego żyjemy jako samorząd, jest trochę mało przewidywalny, zwłaszcza przychody. Tak naprawdę łącznie z panem ministrem Rostowskim nikt nie jest w stanie powiedzieć, na ile to tak zwane spowolnienie gospodarcze przełoży się na malejące przychody do budżetu, czyli malejące podatki, jeśli będzie mniej miejsc pracy i nie będzie produkcja na poziomie dotychczasowym, no to z natury rzeczy te przychody będą mniejsze. Bo wydatki to my możemy sobie zaplanować jak chcemy tak naprawdę, bo potem można niestety je no, uciąć, mówiąc krótko, jeśli braknie mi w domu pieniędzy na przyszły rok, chociaż sobie planuję na przykład wymianę czegoś tam, mebli, ale jak nie będę miał tych pieniędzy, no to nie kupię, tak samo tu. Natomiast nie mamy wpływu na to, żeby utrzymać te przychody na odpowiednim poziomie.
bo my nie mamy takich instrumentów jako samorząd, żeby powiedzieć tak, nie do końca. No, zwiększymy przychody o 20%. Nie do końca, ponieważ podatki lokalne to jednak rada decyduje, a nie... No ale, ale co, zwiększymy podatek od nieruchomości i co, wszyscy będą zadowoleni? Te główne podatki to są prognozy ministra finansów, przecież na nich się... My się musimy opierać karkasznika, tak. Czyli nie możemy szarżować, mamy też tą granicę jeszcze ustawowe przy wszystkich podatkach. Ja uważam, no wszystkie kotwice, wszystkie te inne rzeczy, o których też trzeba pamiętać. Ja uważam, że to jest, bo tutaj się zgodzę z prezydentem, budżet dobry, przyzwoity, jak na trudne czasy, no tak krawiec kraje, jak mu materiał ustaje. I to jest, tak jak powiedział kolega Jurek, to jest tak jak budżet domowy. No jeżeli będą dobre przychody, jeżeli oboje małżonkowie będą pracowali, możemy planować zakupy nowych rzeczy, wydanie na konsumpcję odpowiedniej ilości pieniędzy, czy wakacje, czy wymianę samochodu. Jeżeli nie mamy, robimy stop. Żyjemy, proszę Państwa, każdy z nas tworzy takie budżety domowe i otoczenie jest bardzo istotne. No, to jest tylko więcej, inna skala. Jest inna skala, Pana więcej nie można zrobić. Trzymała się podobnie jak Klub PiSu od głosowania. Jakie były powody takie? Znaczy, uważam też, że właśnie jest niedopracowany ten budżet, dokładnie, że była mała współpraca z radnymi, albo nie było w ogóle żadnej współpracy już z naszym klubem i z naszą stroną, to zupełnie żadnej współpracy. Przecież radni też żyją wśród ludzi i nie mówią, żeby remontować ulicę, przy której mieszkają, tylko są w kontakcie z mieszkańcami, składali wnioski i żaden z wniosków radnych nie został, właściwie jeden. Jeden został, to jeden, tak. Ale wiadomo dlaczego, ja nie chcę tutaj tego komentować przedświątecznie. Nie wiadomo dlaczego. No, można tak się domyślać, natomiast nikt nie był żaden wniosek. A no, jako dowód współpracy, właśnie tego dopracowania, to no, można było część wniosków uwzględnić. Wiadomo, że jest kryzys, że ten budżet jest mniejszy, ale na tym polega dobra współpraca, dobre relacje, żeby się wsłuchać w to, co, o czym mówią radni, którzy reprezentują również mieszkańców i tak się poczuwają. Dlatego to myśmy się po prostu wstrzymali, bo no, czujemy się tacy przesunięci na margines, nikt się po prostu nie liczy z naszym zdaniem, a to nie jest, uważam, w porządku. Czy to trochę mechaniczne w ocenie jak gdyby publiczności i mediów głosowanie, żeby wszystkie propozycje opozycji jak gdyby ucinać? W momencie nie opozycji, składania. Wszystkie wnioski upadły, również radnych koalicyjnych. No, trzeba mówić obiektywnie, bo tak było. Ja powiedziałam, że nie się nie radnymi. Powiedziałam ogólnie i powiedziałam tylko z naszymi. Nie, to jest prawo opozycji. Pani Ania z opozycji ma prawo tak uważać. Ale nie z radnymi wszystkimi, bo inni, bo wszystkie wnioski powiedziałam prawdę. Czyli Państwo uznali, że propozycje prezydenta były lepsze od propozycji radnych de facto. Czyli radni mają pomysły. To jest taki dylemat. Radni przedstawiają niektórzy, jak ja popatrzyłem na te wnioski, to jeden z kolegów radnych przedstawił wnioski na około 2-3 milionów. No to niech każdy radny zaproponuje po 2-3 miliony i z czego my to znowu pamiętamy takie uzgodnienia z zeszłego roku. Powiem, słuchajcie, nawet jak zaproponował 2-3 miliony, no. Ale jeśli by jeden wniosek z tych wniosków został uwzględniony czy przedyskutowany nawet na 100 tysięcy, a nawet to się nie pojawiło. Dlaczego ten, a nie, pojawił się akurat ten na 100 tysięcy. Ten na 100 tysięcy się pojawił. Ale nie mówię o tamtym, nie, ja mówię, ja co innego mówię. Pojawił ktoś, zgłosił ktoś nadmiernie być może 2 miliony, ale spośród tych wniosków można było powiedzieć, no proszę Państwa, no tyle to jest przesada. To może zajmijmy się jednym wnioskiem. No to dobra, to ja zgłaszam na 20 milionów i potem mrugnę okiem, powiem, panie prezydencie, dobra, 20 odpuszczam, zróbmy na 1,5. To nie chodzi, ale wtedy jak zgłaszam, jest od wielu lat. Skutecznych samorządowców, który mówi tak, radni mogą zgłaszać wszystkie pomysły, tylko ja mówię zawsze tak. Proszę, ma pan pomysły na 3 miliony. Niech pan znajdzie te pieniądze w budżecie. Proszę wskazać, komu z czego zabrać? Mamy zabrać, żeby... To jest zasada, to jest podstawowa zasada. Wszyscy sięgają do rezerwy prezydenta. W każdym razie nie czuło się tej współpracy. Nie jest tyle. To jest prawo opozycji. Sięgnijmy może do rezerwy naszych nastrojów przedświątecznych, żeby już zakończyć tą polemikę, czy polemiki pojawiające się wokół tego, co się działo na sesji i wokół sesji. Chciałem Państwa zapytać, czy biorą Państwo udział w przygotowaniach przedświątecznych, takich kulinarnych? Pani Ania. Tak. Biorę udział. Jakiś ulubiony dominujący udział. Co roku Pani serwuje rodzinie i to jest specjalność. Czy my mamy tak rodzinną kolację wigilijną, na której jest około 16 osób? Jest to tak zorganizowane, że jest podział, każdy ktoś coś przygotowuje poszczególne dania. A moja mama i siostra tam przygotowują grzyby i kapustę. Teściowie mojego syna przywożą pierogi najlepsze z Krakowa. A ja robię, smażę ryby, gotuję rybę w galarecie, piekę sernik.
no i makowiec, no i wszystkie inne kompot i tak dalej. Także no, robię dość dużo. No u mnie też jest taka praca zbiorowa, nazwijmy. Ja na przykład robię zakupy, bo lubię. A zakupy lubię też robię. Zakupy, uważam, też się robię. Świetnie na tym. Wręczasz kartkę i karty płatnicze. To nie jest tak, jak chodzą mężczyźni po markecie i tak z karteczką, a potem telefon do żony. A jaka to ma być ta margaryna? Znamy. Ja chodzę wybranych sklepów. A ja spotykam, my się spotykamy. No właśnie, my się spotykamy. Czyli reklamy tak. Wybierasz, rybę i ja rzeczy. Wybieram, ale to oczywiście to nie wszystko. Nie wiadomo, czy to jest. Ale jeśli chodzi o winarnia, to jakoś... Ja gotuję nawet cały rok, ale w Wigilię to jakoś tak mniej, bo w tych tradycyjnych rzeczach nie jestem taki dobry. Na przykład ciasto to nie jest moja domena. To jest ciasto raczej, to samo wigilijne. Raczej mięsne rzeczy to takie. Ja też gotuję. Nie. Też gotuję cały rok i akurat tutaj bardzo to lubię. Czy umiem, to już nie do mnie należy ocena. Natomiast na pewno będę robił kapustę z grochem. Na pewno będę robił grzybami. Sos grzybowy, to tutaj jakoś wspólnie z małżonką. No i muszę z przykrością powiedzieć, że w kwestiach pierogów sięgniemy do instytucji zbiorowego żywienia. Przyznaję się do tego. Zamówimy, bo to jest kupa roboty i nie wiadomo, jaki będzie efekt. W pierogach nigdy nie byłem dobry, a nie mamy właśnie pomocy od żadnej teściowej, niestety, i musimy kupić. Życzę Państwu świątecznego nastroju i spotkania się jak najczęściej w nowym roku w dobrych nastrojach, dobrych humorach. Na sali Wyszczanej. Wszystkiego dobrego. Naszymi Państwa gośćmi byli radni Tarnowcy, pani Anna Czech, pan Jerzy Hebda i Grzegorz Światłowski. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Na wszystkich. Panie redaktorze, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Też, tak.